Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w najstarszym archiepiskopie Ojcu Cesarzu w Jędrzejowie, które powstało w roku 1140. Był to teren rodów Jalsów Gryfitów, którzy ofiarowali tę ziemię na rzecz naszego zakonu i klasztoru. I tutaj mnisi i cysterscy gromadzili się wspólnie na modlitwie, aby modlić się i pracować według reguły świętego Benedykta, co czynią do dnia dzisiejszego, modląc się zarówno w kościele, w chórze klasztornym, ale także i w kaplicy. Pracując duszpasterską w wymiarze naszej parafii, której służymy, która jest pod wezwaniem błogosławionego Wincentego Kadłubka, ale także patrona naszego miasta Jędrzejowa, który od kilku lat patronuje temu miastu. Witam Was serdecznie w tych starych murach naszej świątyni i pragnę zaprosić Was do modlitwy przez tajemnictwo naszego patrona Wincentego Kadłubka, który wstąpił do tego klasztoru 5 lat przed końcem swojego życia, aby tutaj napisać czwartą część Kroniki Polnorum, ale także razem z mnichami uświęcać swoje życie, kończąc swoją drogę ziemskiego pielgrzymowania, aby otrzymać nagrodę życia wiecznego, którą daje nam Chrystus Pan poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Ta postać błogosławionego Wincentego Kadłubka i jego świętość życia sprawiła, że w roku 1764 zostaje ogłoszony błogosławionym. I przez jego wstawiennictwo i orędownictwo pragniemy przyzywać łask zarówno dla całego świata, dla naszego kraju, ale także i dla naszego miasta, licznie odwiedzających pielgrzymów, którzy gromadzą się tutaj w tej świątyni, aby przynosić swoje intencje, które są w głębi ich serc, ich myśli, aby je przez wstawiennictwo Wincentego Kadłubka zawierzać Bogu, prosząc o potrzebne łaski dla siebie, dla swoich bliskich. I wiemy, że na kartach naszej kroniki klasztornej te cuda są opisywane. Pragniemy modlić się także o kanonizację Wincentego Kadłubka, aby w niedługiej przyszłości został ogłoszony święty. Dlatego też, mając wzór tak wielkiego zakonnika, mnicha cysterskiego, ale także i pobożnego świętego, pragniemy w sposób szczególny dziś, w tych trudnych dla nas czasach, zawierzać naszą ojczyznę, kiedy przeżywamy epidemię koronawirusa. Pragniemy zawierzać świat i modlić się, aby ten błogosławiony Wincenty Kadłubek stawiał się u Boga w sprawach dla nas bardzo ważnych. Pragniemy modlić się, ponieważ modlitwa jest centrum życia mniejszego, ale także i każdego chrześcijanina, a w sposób szczególny tu, przy jego relikwiach, które znajdują się za mną. Aby ten święty i błogosławiony patron, Wincenty Kadłubek, dawał nam nadzieję na to, że Boża opatrzność stawia przed nami trudne wyzwania, ale także dawał nam nadzieję, że te rzeczy, które dzieją się na kanwie dzisiejszych czasów, są rzeczywistością baczności Bożej, aby zmienić nasze postępowanie i zachowanie, aby człowiek poprzez modlitwę głęboką i żarliwą prosił o zmiłowanie dla całego świata. Dlatego też uklęknijmy teraz i pomódlmy się przez wstawiennictwo Wincentego Kadłubka o ustanie epidemii. Boże łaskawy, miłosierny, która czułeś powołać błogosławionego Wincentego ze stolicy biskupiej zakonu, którym oddałem się wyłącznie Tobie, doszła wielkiej doskonałości i stał się wzorem pokory, całkowitego oddania się woli Bożej, a po śmierci zasłużył sobie na cześć powszechną wiernych, którzy modlą się przy jego grobie od niepamiętnych czasów. Ufni w jego wstawiennictwo, prosimy Cię, Panie, okaż nam swoją ofiarną szczodrobliwość i zjeść na ufite łaski i cuda konieczne do upragnionej i od dawna oczekiwanej kanonizacji. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony Wincenty, uprośmy Boga łaskę, o którą Cię z ufnością proszę. Prosimy o ustanie epidemii koronawirusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.